W tym rozdziale dowiesz się jak skonfigurować przełącznik Cisco. Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji, dowiesz się w jaki sposób podłączyć się do niego za pomocą jakiego programu. Istnieje wiele klientów programu Telnet. Natomiast my w tym rozdziale nauczymy się w jaki sposób korzystać z programu Puti oraz z programu Super Putty. Program Putty jest programem darmowym, dlatego przejdźmy do strony tego projektu putty.org. Na stronie producenta programu kliknij pozycję Here, następnie przejdź do wersji, którą chcesz pobrać na swój komputer lokalny. Kliknij w link, pod którym znajduje się program Puti, Następnie otwórz folder, w którym plik został zapisany. Ten plik exe służy do uruchamiania naszego programu. W celu uruchomienia programu kliknij na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Na ekranie pojawi się okno główne konfiguracji. Aby za pomocą programu Putty podłączyć się do urządzenia zdalnego, należy wybrać odpowiednią metodę. My posłużymy się metodą Telnet, jeśli nasze urządzenie sieciowe będzie posiadało adres IP, metodą SSH, wtedy kiedy skonfigurujemy bezpieczne połączenie oraz metodą Szeregową, kiedy do urządzenia Cisco podepniesz kabel szeregowy. W zasadzie konfiguracja programu PUTI i sam sposób podłączenia zamyka się w tych prostych czynnościach. Chciałbym, abyś wiedział, że oprócz programu PUTI istnieje wersja troszkę bardziej rozbudowana mowa tu o programie SuperPUTI, który umożliwia otwieranie wielu zakładek i połączenie w tym samym czasie do kilku urządzeń sieciowych. Taka wersja programu również może Ci się w przyszłości przydać. Dlatego przejdźmy do przeglądarki internetowej i wpiszmy w polu wyszukiwania słowo Super Putty. Jeszcze raz. Super Putty. Aby pobrać z internetu program Super Putty, kliknij na linku, który się właśnie wyświetlił. Przejdziesz do strony tego projektu. W zakładce Downloads Kliknij pozycję Superputi, która, jak widzisz, jest plikiem ZIP spakowanym. Otwórzmy folder, do którego nasz program został pobrany. Oczywiście należy rozpakować archiwum i po przejściu do folderu docelowego znajdziesz w nim program Superputi. Widok programu nie jest skomplikowany. W zasadzie znajduje się tu, znajdują się tu podobne pola co w programie PUTI. Przed przejściem do konfiguracji urządzenia należy wybrać odpowiedni protokół czy to Telnet, czy SSH, czy połączenie szeregowe. Następnie, jeśli urządzenie wpięte jest do sieci, należy podać jego adres IP, ewentualnie login i hasło. W przypadku połączenia poprzez kabel szeregowy, o którym za chwilę jeszcze, jeszcze powiem, należy tylko i wyłącznie nacisnąć klawisz połączenia i od razu zostaniesz podłączony do urządzenia. Każde połączenie do urządzenia za pomocą programu Superputy spowoduje otwarcie nowej zakładki. No i do tylu urządzeń, do ilu się podłączysz, tyle zakładek będzie dostępnych. Będziemy jeszcze wracać do tego programu w dalszej części tego kursu. W tej lekcji podłączysz się do przełącznika Cisco. Aby tego dokonać, uruchomimy w pierwszej kolejności program PUTI wcześniej pobrany z internetu. Zakładam, że posiadasz przełącznik Cisco. Przełącznik powinien być uruchomiony i powinien normalnie pracować. Powinieneś również posiadać kabel konsolowy, który został dołączony do tego urządzenia. Jak wygląda taki kabel konsolowy, możemy sobie podejrzeć. W internecie, jeśli jeszcze takiego przewodu nie widziałeś, bądź nie wiesz, jak on wygląda. Przewód konsolowy wygląda w ten sposób: jest to typowy przewód Cisco. Zauważ, że jedna końcówka tego przewodu to końcówka podobna do RJ45, właściwie jest to ten sam typ końcówki. Drugi koniec to Łącze RS232. Popularnie to łącze zwane jest łączem COM. Dobrze, taki kabel konsolowy powinieneś z jednej strony wetknąć do przełącznika, do specjalnego portu, który się nazywa konsol, a druga strona takiego przewodu. Mówimy tu o tej stronie zakończonej końcówką RS232, wetknąć do. Przewodu komputera. Jeśli twój komputer nie posiada złącza RS232, a coraz częściej się to zdarza, szczególnie w przypadku kiedy posiadasz laptopa, powinieneś użyć specjalnego rodzaju przejściówki. Tak taka przejściówka wygląda. Jest to przejściówka z interfejsu COM do interfejsu USB. W takim przypadku kabel konsolowy wpinasz po prostu do tego rodzaju adaptera. Następnie do portu USB twojego komputera możesz wetknąć drugą stronę. Urządzenie powinno samo zainstalować się w systemie od Windows 7 w górę. Wiemy już jak wygląda przejściówka, wiemy jak wygląda kabel konsolowy. Możemy ponownie wrócić do naszego programu PuTTY, aby podpiąć się do interfejsu switcha i móc go konfigurować, należy wybrać w programie PuTTY interfejs szeregowy. Zauważ, że w polu Serial Line należy wpisać odpowiedni port COM. Niestety na razie nie wiemy do jakiego portu COM zostało, został przypisany adapter sieciowy, który właśnie podłączyłeś do swojego komputera lokalnego. Aby to dokładnie sprawdzić, kliknij menu Start w systemie Windows 10, następnie wybierz pozycję Manager Urządzeń. Po wybraniu pozycji menadżer urządzeń na ekranie pojawi się okno menadżer urządzeń, w którym rozwiń gałąź porty, COM i LPT. W tej gałęzi znajduje się zainstalowany wcześniej adapter USB. Zauważ, że w nawiasie pojawiła się informacja COM3. Jest to dla ciebie cenna informacja, ponieważ właśnie tego portu użyjesz do komunikacji ze switchem. W takim razie w tym przypadku zmieniamy COM1 na 3. Mamy wybraną prędkość 9600. Jest to domyślne, są to domyślne ustawienia, których na razie nie powinieneś zmieniać. Mamy zaznaczony interfejs szeregowy. Możemy kliknąć Open, aby spróbować się podłączyć do naszego urządzenia. Oczywiście pamiętaj o tym, aby wcześniej przełącznik podłączyć do sieci elektrycznej. W większości przypadków przełączniki Cisco nie posiadają włącznika, dlatego od razu taki przełącznik powinien się uruchomić. Klikamy Open. Odczekujemy kilka sekund i spróbujemy nacisnąć kilkakrotnie klawisz Enter. W moim przypadku, jak widzisz, zostałem podłączony do przełącznika, który nazywa się SW5. W twoim przypadku, może to być domyślna nazwa switch. Jak więc widzisz, połączenie zostało prawidłowo nawiązane. W ten sposób za każdym razem, kiedy chcesz się podłączyć do urządzenia sześciowego, należy, należy postąpić. Tak więc podłączyłeś się do przełącznika, jesteś już w trybie jego pracy, widzisz konsolę. Spróbujmy dalej przejść w naszej konfiguracji. Tryb, w którym aktualnie się znajdujesz, nazywa się trybem nieuprzywilejowanym. Jest to tryb użytkownika. Ten tryb charakteryzuje się znakiem zachęty, który zakończony jest znakiem większości. W tym trybie Użytkownik takiego switcha nie ma zbyt dużego pola do popisu, ponieważ jest to tryb służący tylko i wyłącznie do przeglądania konfiguracji, i to jeszcze nie, nie całej konfiguracji. Aby móc przejść do konfiguracji przełącznika, takiej typowej, w której możesz cokolwiek zmienić, należy użyć polecenia Enable. Polecenie Enable, zauważ, zmienia znak zachęty ze znaku większości na znak hash. Jest to dla Ciebie sygnał, że aktualnie znajdujesz się w trybie uprzywilejowanym, i w tym trybie możesz już dokonać większej liczby konfiguracji. Spróbujmy w trybie konfiguracji uprzywilejowanej naszego urządzenia wydać pierwszą komendę. Będzie to komenda reload. Zadaniem tej komendy jest ponowny restart urządzenia. Chciałbym taki restart wykonać, po to, abyś mógł zaobserwować poszczególne etapy uruchamiania naszego przełącznika. Sam restart urządzenia może potrwać do kilkunastu sekund, w zależności od szybkości jego pracy oraz konfiguracji, która się na nim znajduje. Spróbujmy zatrzymać na chwilę wideo, aby spokojnie przełącznik mógł się uruchomić, a po jego uruchomieniu omówię każdy ekran z osobna. Nasz przełącznik po kilku sekundach został uruchomiony ponownie. Na ekranie głównym widzisz konsolę. W pierwszej fazie uruchamiania przełącznika możesz to zaobserwować w tym miejscu. Następuje obliczanie ilości pamięci w przełączniku, pamięci dostępnej, pamięci, która jest zajęta. Następnie w dalszym etapie przełącznik odszukuje w pamięci flash i ładuje do pamięci operacyjnej ram system operacyjny. Tu jest informacja na temat systemu operacyjnego. Jest podana nazwa pliku systemu operacyjnym. System operacyjny przełącznika i każdego urządzenia Cisco posiada rozszerzenie BIN. Taki system operacyjny ładuje się do pamięci operacyjnej RAM. Podczas procesu ładowania systemu operacyjnego widać na ekranie charakterystyczny znak małpki. Po zakończeniu ładowania się systemu operacyjnego, Następuje dalszy rozruch systemu. Widzimy informacje dotyczące. Praw związanych z szyfrowaniem jest podany adres firmy Cisco, i w dalszej części widzimy już konkretniejsze informacje na temat samego urządzenia. Widać, że jest to urządzenie w wersji 3750, jest to przełącznik Cisco wersji 3750. Widać wersję systemu operacyjnego na tym przełączniku. Jest również informacja dotycząca ponownie informacja dotycząca ilości pamięci flash dostępnej i tej, która jest w użyciu. Następnie w dalszej części przełącznik próbuje wykonać testy POST, czyli Power on Self Test. Są to testy odpowiedzialne za sprawdzanie każdego komputera, każdego komponentu przełącznika z osobna. Po przejściu tych testów przełącznik rozpoczyna dalszy etap swojego uruchamiania, i w tym etapie widać podsumowanie całej konfiguracji przełącznika. Widać, że na naszym przełączniku coś mi tu przeskakuje. Widać, może tak rozwijmy to okienko, żeby było łatwiej. Teraz lepiej. Na ekranie widzisz podsumowanie konfiguracji urządzenia, ilości pamięci NVRAM. Pamięci RAM przełącznika. Widać również informacje dotyczące adresu MAC głównego przełącznika. Są informacje dotyczące modelu płyty głównej oraz numeru seryjnego płyty głównej. W dalszej części również jest podana informacja na temat zainstalowanego i używanego systemu operacyjnego iOS. Na samym końcu znajdują się informacje dotyczące. Uruchomionych interfejsów widzimy, że wszystkie interfejsy, a na tym przełączniku jest 48 interfejsów, zostały prawidłowo uruchomione. Natomiast wszystkie te interfejsy są aktualnie wyłączone, gdyż nie jest do nich podłączone żadne urządzenie sieciowe. Konfigurację wstępną naszego przełącznika rozpoczniemy od dwóch podstawowych parametrów. Są to parametry niezwykle istotne ze względów bezpieczeństwa. Pierwszy parametr to zmiana nazwy naszego urządzenia. Zmiana nazwy związana jest z tym, aby administrator podczas logowania się do danego urządzenia wiedział, na którym urządzeniu aktualnie się znajduje, tak aby nie, nie pomylił urządzeń. Nie mogą się wszystkie urządzenia w sieci nazywać switch, ze względu na to, że administrator po prostu się zorientuje. Dlatego w pierwszej kolejności zmieńmy nazwę urządzenia. Przejdźmy do trybu konfiguracji uprzywilejowanej naszego urządzenia wiemy już, że służy do tego komenda enable Następnie przejdźmy do trybu konfiguracji globalnej poleceniem configure terminal Konfiguracja globalna urządzenia jest miejscem centralnym można powiedzieć jest to panel sterowania taki, który znasz z systemu Windows Jak wiesz z panelu sterowania możesz się dostać do różnych innych ustawień systemu operacyjnego Podobnie jest na urządzeniu sieciowym Cisco, tryb konfiguracji globalnej jest takim miejscem centralnym. To właśnie w tym trybie będziesz mógł przejść do pozostałych ustawień urządzenia. I to właśnie w trybie globalnym możesz dokonać ustawień zmiany nazwy. Aby zmienić nazwę przełącznika, wydajmy komendę hostname, następnie hostname, tutaj hostname. Następnie, za poleceniem hostname wpiszmy prawidłową nazwę naszego urządzenia. Nasze urządzenie niech nazywa się Test. Jak widzisz, znak zachęty został zmieniony. Widać nową nazwę naszego przełącznika, tak więc udało Ci się zmienić nazwę swojego switcha. Teraz wyjdźmy z trybu konfiguracji globalnej poleceniem Exit i spróbujemy zmienić godzinę naszego przełącznika. W pierwszej jednak kolejności wyświetlmy może godzinę, która aktualnie na urządzeniu występuje. Zobaczymy, bo być może jest aktualna. Wydaj w tym celu komendę show clock. Jak widzisz, godzina to 20 minut po północy 1 marca 1993 roku i zapewniam Cię, że jest to godzina i data bardzo mocno nieaktualna. Dlatego spróbujemy ją zmienić. Datę i godzinę w urządzeniu Cisco można zmienić bezpośrednio z trybu uprzywilejowanego, czyli nie musimy przechodzić do trybu konfiguracji globalnej. Aby zmienić datę i godzinę, wydaj polecenie clock. Set. Następnie za poleceniem wpiszmy prawidłową godzinę. Aktualnie jest godzina 16.15 no i załóżmy 21 sekund. Następnie za godziną należy podać prawidłową datę. Wpiszmy 18 stycznia. Oczywiście musimy posługiwać się tutaj językiem angielskim. Także podajemy January. I prawidłowy rok, 2016. Jak widać, parametr został wprowadzony. Naciskamy klawisz Enter, i tym samym data i godzina została zmieniona. Na konsoli zauważyłeś zapewne komunikat, który się wyświetlił. Jest to informacja o dokonanej zmianie daty i godziny. Wyświetlmy jeszcze raz aktualną datę i godzinę poleceniem show clock aby sprawdzić czy oczywiście ustawienia zostały prawidłowo ustawione. Po wydaniu polecenia show clock jak widzisz jest godzina 16:15 47 sekund i data również została zmieniona na aktualną. Zauważ, że system od razu wie, że jest dziś poniedziałek. Dlatego ta konfiguracja jest prawidłowa. Podczas korzystania z systemu operacyjnego Urządzenia Cisco, masz do pomocy szereg różnego rodzaju poleceń. W pierwszej kolejności załóżmy, iż nie wiesz, jak przejść do trybu konfiguracji globalnej. Po prostu zapomniałeś, jakie to było polecenie. Wiesz natomiast, że jakoś zaczynało się od litery C. Jeśli nie potrafisz uzupełnić dalszej części polecenia, możesz wpisać pytajnik, system podpowiedzi. Podpowiedział mi CD, Clear, Clock, CNS, Configure. Być może po tym etapie podpowiedzi skojarzysz, że chodziło ci tak naprawdę o polecenie Configure. Wpiszmy to polecenie Configure. Natomiast w dalszej części nie wiesz, co tym razem podać dalej. Ponownie możesz wykorzystać znak pytajnika. W ten sposób system podpowiedzi. Jaka jest dalsza część Twojego polecenia? Do dyspozycji, jak widzisz, jest kilka. Mianowicie, tylko jedno polecenie służy do przejścia do trybu konfiguracji globalnej, i tym właśnie poleceniem jest Configure Terminal. Zresztą widać tu małą podpowiedź, że umożliwia konfigurację. Oczywiście możesz wpisać polecenie, natomiast możesz również posłużyć się w systemie iOS czyli systemie operacyjnym, z którym, w którym teraz działamy, możesz posłużyć się skrótami poleceń. Nie trzeba pisać całego polecenia, wystarczy wpisać CONF, następnie literę T, czyli można skrócić sobie każde polecenie w systemie iOS. Spróbujmy jeszcze raz wyjść z tego trybu poleceniem EXIT, jak również wyjść z trybu Uprzywilejowanego. Aby wyjść z trybu uprzywilejowanego, możesz również nacisnąć wpisać komendę exit. Jesteśmy w trybie nieuprzywilejowanym. Załóżmy, że chcemy wejść do trybu uprzywilejowanego. Wiesz już, że służy do tego polecenie enable. Możemy je skrócić. Wystarczy wpisać słowo n, i oczywiście przechodzimy od razu do trybu uprzywilejowanego naszego urządzenia, czyli n. CONF yy, T i jesteśmy już w trybie konfiguracji globalnej. Innym, dość, inną dość istotną metodą jest samoczynne uzupełnianie poleceń w systemie iOS. Aby tego dokonać, możesz wpisać pierwsze dwa, trzy znaki polecenia, następnie nacisnąć klawisz tabulacji. Jeśli nic się nie wydarzyło, oznacza to oczywiście, że musisz podać dodatkowy znak. CONF system po naciśnięciu klawiszu, klawisza tabulacji automatycznie uzupełni polecenie do końca. Oczywiście teraz musisz podać dalszą część terminal. Czyli system znowu po naciśnięciu klawisza tabulacji uzupełnił o dalszą część nasze polecenie. Spróbujmy teraz wydać pytajnik, aby sprawdzić czy może jest jeszcze dodatkowe polecenie, które uzupełni nam to właśnie wydane. Jeśli na ekranie konsoli widzisz taki znak CR, oznacza to, że polecenie jest kompletne. I należy nacisnąć klawisz Enter w takim przypadku. Aby całkowicie opuścić tryb, w którym się aktualnie znajdujesz, możesz wydać polecenie AND. Polecenie AND od razu przechodzi do trybu uprzywilejowanego. Czyli załóżmy, że jesteśmy w trybie konfiguracji globalnej. Następnie przechodzimy do konfiguracji interfejsu, na przykład interfejs VLAN1. Widzisz, jesteś teraz aktualnie w trybie konfiguracji interfejsu, który się nazywa VLAN1. Będziemy w dalszej części kursu mówić o tym interfejsie. Aby przejść do samego początku naszego trybu uprzywilejowanego, możemy kilkakrotnie wydać polecenie EXIT, albo po prostu wydać polecenie END. I tym oto sposobem przejdziemy od razu do konfiguracji uprzywilejowanej naszego urządzenia. Jeśli w konfiguracji urządzenia wydasz nieprawidłowe polecenie, załóżmy pomylisz się, zamiast w T wpiszmy Kongt. T, system automatycznie poinformuje Cię, w którym miejscu prawdopodobnie popełniłeś, popełniłeś błąd. System rozpoznał pierwsze znaki, Natomiast stwierdził, że akurat w tym miejscu popełniłeś błąd. Jeśli jednak wpiszesz znak, którego w ogóle nie ma w konfiguracji, wówczas system spróbuje skontaktować się z systemem rozpoznawania nazw. Jak widzisz, na komunikacie przełącznik spróbował skontaktować się z serwerem nazw DNS-owych, aby zinterpretować znak Z. Taki oczywiście serwer w naszej sieci nie występuje, dlatego pojawił się komunikat, że komenda nie jest rozpoznawalna i również nie można wykorzystać systemu rozpoznawania nazw. Tak więc, w przypadku wydania niewłaściwego polecenia, również zostaniesz o tym poinformowany. Chciałbym Cię w tym miejscu przestrzec, że w zależności od modelu urządzenia i konfiguracji, pojawienie się tego komunikatu może trwać nieco dłużej. Czyli w przypadku, kiedy widzisz na ekranie że następuje odwzorowanie nazwy i trwa to jakiś dłuższy czas, musisz po prostu spokojnie odczekać te kilka sekund, aż pojawi się ponownie znak zachęty naszego urządzenia. Podczas konfiguracji urządzenia Cisco będziesz mógł również wracać do poleceń, które już zostały kiedyś wydane. Automatycznie iOS buforuje wydane polecenia i naciskając klawisz strzałki do góry bądź w dół, Możesz przejść do tych poleceń, które zostały już wydane. Ostatnio wydaliśmy polecenie Z, jak widać. Znowu naciskam strzałkę do góry Conf, Kong T, to było to błędne polecenie, które wydaliśmy, jak widzisz Konf T, Configure Terminal i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wydane wcześniej polecenia w danym trybie zostają, zostały zapisane w buforze urządzenia i możesz do nich bardzo łatwo wrócić. Przejdźmy do CONF t, Enter, zobaczmy, jakie tu polecenia zostały wydane. Interfejs VLAN 1, poprzednio END, EXIT i strzałeczką w dół znowu możemy wrócić do trybu początkowego. Jeśli chciałbyś wykonać jakąś czynność na urządzeniu Cisco, a nie pamiętasz polecenia, możesz bardzo łatwo sprawdzić takie polecenie, przechodząc do strony Cisco. Przejdźmy do strony Cisco. Na stronie głównej Cisco znajduje się pole wyszukiwania. Załóżmy, że chcesz ustawić godzinę, nie pamiętasz jak taką godzinę się ustawiało. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać wyrażenie clock. I następnie po kilku sekundach zostaniesz przeniesiony do wszelkich zasobów, które na temat tej komendy mogą cokolwiek ci powiedzieć. Powiedzmy, że jest to połączenie związane z podstawową konfiguracją przełącznika. Dlatego przejdźmy do tego linku i sprawdźmy gdzie można znaleźć informacje na temat polecenia clock. Jak widzisz, tych poleceń związanych z ustawieniami zegara jednak troszkę jest. My spróbujmy kliknąć na wyrażenie clock set, aby sprawdzić dokładną składnię polecenia. Jak widzisz, instrukcja jest w języku angielskim, ale bez problemu można sobie poradzić z konfiguracją, ponieważ jest tu podane również przykładowe zastosowanie tej komendy. Jest też krótkie wyjaśnienie na temat tego, jaki parametr wpisujemy, co wpisujemy w danym parametrze i w jaki sposób takiej konfiguracji dokonać. Jak widzisz, znajduje się tu również przykładowe ustawienie naszej godziny. Strona Cisco jest stroną naprawdę bardzo rozbudowaną. Jest w niej bardzo wiele dokumentacji dotyczącej każdego urządzenia, które firma Cisco wypuściła na rynek. Proponuję w pierwszej kolejności sięgać właśnie do tych zasobów, bo naprawdę jest to bardzo bogate źródło informacji. Dodatkowo, to źródło informacji jest darmowe i w każdej chwili możesz z niego korzystać, chociażby poprzez pobranie. Plików PDF z dokumentacją. Takie to pliki możesz załadować do swojego urządzenia przenośnego i również w innym miejscu w każdym czasie wrócić do takiej konfiguracji. Podczas konfiguracji urządzeń Cisco bardzo często będzie zmuszony do tego, aby niektóre parametry konfiguracyjne przeglądać na bieżąco. Do tego celu będziesz mógł używać polecenia show. Spróbujmy wydać takie polecenie show w trybie konfiguracji globalnej, show na przykład. Clock. Naciskamy Enter. Jak widzisz, nastąpił błąd, czyli takie polecenie w tym trybie konfiguracji nie zostało odnalezione. No i słusznie, ponieważ z polecenia Show należy korzystać z trybu uprzywilejowanego. Czyli wychodzimy do trybu uprzywilejowanego poleceniem Exit, następnie ponawiamy polecenie Show Clock. Tak jak poprzednio widać ustawienia godziny na naszym przełączniku. Wróćmy jeszcze na chwilę do komendy do trybu uprzywilejowanego i pokażę Ci, jak bardzo łatwo w tym trybie mimo wszystko wydać polecenie show clock. Należy oczywiście użyć takiej niewielkiej sztuczki, mianowicie poprzedzić komendę wyrażeniem do, czyli do show clock. Po wydaniu polecenia do show clock, jak widać, Godzina została bez problemu wyświetlona, no i możemy dowolnie z tego trybu, z trybu uprzywilejowanego, dowolnie przeglądać konfigurację. Wejdźmy jednak do trybu uprzywilejowanego, bo chciałbym, abyś poznał kilka poleceń show, których możesz używać podczas konfiguracji naszego przełącznika. Pierwsza bardzo ważna komenda, związana z przeglądaniem konfiguracji urządzenia, to komenda show. Running config. Komenda show running config prezentuje całą konfigurację bieżącą urządzenia. W momencie kiedy konfigurujesz przełącznik Cisco, wszystkie dane konfiguracyjne zapisywane są w jego pamięci operacyjnym, w jego pamięci RAM. To właśnie tym poleceniem Zawartość tej pamięci RAM wyświetlasz. Czyli wszystkie dane, które aktualnie wprowadziłem do przełącznika znajdują się w pamięci ulotnej RAM, bo RAM jest pamięcią ulotną, podobnie jak w komputerze, czyli po restarcie takiego urządzenia ta pamięć ulega skasowaniu. Wyświ wydałem polecenie show running config. Zauważ, że przełącznik rozpoczął budowanie pliku konfiguracyjnego. Znajduje się tu informacja... Jaka jest zawartość i wielkość takiego pliku? Jest również podana data ostatniej, zmiany ostatniej konfiguracji, jest podana wersja systemu i pozostałe parametry pracy urządzenia. Widzimy tu również nadaną nową nazwę hostname test. Jest kilka informacji, o których będziemy wspominać jeszcze w dalszej części kursu. Jeśli podczas wyświetlania informacji widzisz komunikat More, należy nacisnąć spację, aby przewinąć ekran o jedną stronę dalej. Widzimy również ustawienia poszczególnych interfejsów. Zauważ interfejs FAZ 101. Tych interfejsów po naciśnięciu spacji możemy wyświetlić więcej. Tu widzimy na interfejsie FAZ Ethernet 1010 jest jakaś konfiguracja już wprowadzona. My idziemy w naszej konfiguracji dalej. Jak wspomniałem Ci wcześniej, interfejsów na tym przełączniku jest bardzo, bardzo dużo. Jest to dość duży przełącznik. Jest również na tym przełączniku konfiguracja dodatkowego interfejsu i innych parametrów pracy urządzenia. Także poleceniem show running config możesz wyświetlić konfigurację bieżącą urządzenia. Drugim dość istotnym poleceniem, które przydaje się w konfiguracji przełącznika, jest polecenie show IP interface brief. Polecenie show IP interface brief wyświetla wszystkie informacje dotyczące konfiguracji samych interfejsów, czyli widzimy po wydaniu tego polecenia listę wszystkich interfejsów oraz konfiguracji, którą te interfejsy posiadają. Zauważ, że na moim przełączniku jest skonfigurowany interfejs VLAN1. Jest do tego interfejsu przypisany adres IP. Celowo zostawiłem tą konfigurację, abyś mógł sprawdzić, jak wygląda taka konfiguracja w momencie, kiedy na przełączniku już ktoś coś robił. Przejdźmy spacją dalej. Widzimy, że pozostałe interfejsy nie są skonfigurowane. No i dochodzimy do samego końca, do interfejsu Gigabit Ethernet. Jeszcze raz przypominam, aby wyświetlić pełną listę wszystkich interfejsów wraz z ich konfiguracją, wydajemy polecenie show IP interface brief. Jeśli chcesz wyświetlić konfigurację tylko jednego interfejsu, taką bardziej szczegółową konfigurację, możesz wydać polecenie show, następnie interface i podać nazwę konkretnego interfejsu, którego właściwości chciałbyś wyświetlić. Czyli show interface. Załóżmy, że chcemy wyświetlić Gigabit Ethernet 1.04, czyli konfigurację ostatniego interfejsu Gigabit Ethernet. Naciskamy klawisz Enter i jak widzisz, pełna konfiguracja interfejsu została nam wyświetlona. Show Interface Gigabit Ethernet 1.04 pokazuje nam, w jakim stanie nasz interfejs aktualnie się znajduje. Zauważ, że interfejs jest w stanie down, czyli jest wyłączony, jak więc również w warstwie drugiej modelu ISO-OSI jest taki interfejs wyłączony, czyli na takim interfejsie, mówiąc wprost, nie ma żadnej komunikacji. W wynikach tego polecenia znajduje się również informacja o adresie MAC danego interfejsu oraz szereg informacji statystycznych na temat przesyłanych i otrzymanych danych. O tych informacjach będziemy jeszcze mówić w dalszej części kursu. Ostatnim poleceniem show, które chciałbym Ci przekazać w tej lekcji, jest polecenie show version. Polecenie show version pokazuje wersję systemu operacyjnego, jaka jest zainstalowana na przełączniku, jak również wyświetla kilka informacji na temat naszego sprzętu. Jest to informacja podobna do tej, którą widziałeś w momencie uruchamiania ponownego przełącznika. W poprzedniej lekcji. Jak widzisz, jest to identyczne podsumowanie, tym razem wydane za pomocą polecenia show version. Bardzo ważnym aspektem konfiguracji każdego urządzenia sieciowego jest jego bezpieczeństwo. Podstawowym zabezpieczeniem przełącznika jest to, aby zabezpieczyć dostęp do jego konfiguracji. W naszym przypadku konfiguracja globalna nie jest w żaden sposób zabezpieczona, jak również nie jest zabezpieczony dostęp do przełącznika na żadnej dostępnej linii. Spróbujmy temu zaradzić. Przejdźmy do trybu uprzywilejowanego poleceniem Enable. Zauważ, że przejście do tego trybu jest całkowicie, całkowicie proste. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Aby temu zaradzić przejdźmy do konfiguracji globalnej poleceniem ConfT, następnie Ustalmy hasło do trybu uprzywilejowanego naszego przełącznika. Służy do tego polecenie Enable Secret. Za poleceniem Enable Secret należy podać hasło, które to hasło zabezpieczy dostęp do naszego urządzenia. Nie zwracaj uwagi na pojawiające się tu komunikaty. Jeszcze raz wpiszmy polecenie Enable Secret. Następnie podajmy hasło. Niech tym hasłem będzie hasło Cisco. Oczywiście, w Twojej sieci komputerowej staraj się używać znacznie bardziej bezpiecznych haseł. Używaj wielkich i małych liter, jak również znaków specjalnych. Na potrzeby tego kursu użyjemy prostych haseł, aby łatwiej je można było zapamiętać. Hasło do trybu uprzywilejowanego zostało już ustawione. Spróbujmy wyjść teraz z trybu uprzywilejowanego komendą EXIT. Następnie wylogujmy się z przełącznika również komendą EXIT. Ponownie zalogujemy się do przełącznika. Przełącznik pyta nas, czy chcemy dokonać takiej wstępnej autokonfiguracji. Nie chcemy jej dokonać, wpisujemy znak N i naciskamy klawisz Enter. W zależności od rodzaju przełącznika takie komunikaty mogą się pojawiać. Zauważmy, że jesteśmy w trybie konfiguracji nieuprzywilejowanej. Przejdźmy do trybu Enable. tym razem jak widzisz przełącznik już nas pyta o hasło do, do trybu uprzywilejowanego naciskamy jakieś błędne znaki następnie klawisz enter zostaniemy ponownie poproszeni o podanie hasła i tak trzykrotnie jeśli trzykrotnie wpiszemy błędne hasło na ekranie pojawi się odpowiedni stosowny komunikat tym razem zalogujmy się jeszcze raz i podajmy poprawne hasło Cisco jak widzisz dopiero po podaniu poprawnego hasła, zostałeś zalogowany do trybu uprzywilejowanego. Zabezpieczenie trybu uprzywilejowanego to jeden aspekt bezpieczeństwa, natomiast osoba, która chciałaby podłączyć się do urządzenia, może również wykorzystać dwie podstawowe linie dostępu. Pierwsza linia to jest linia konsolowa to jest linia, za pomocą której aktualnie się do urządzenia logujesz. Następnie druga linia to linia wirtualna. I tych linii wirtualnych na tego rodzaju przełączniku jest 16. Spróbujmy wszystkie te linie zabezpieczyć. Przejdźmy do polecenia CONF T. Następnie w trybie konfiguracji globalnej przejdźmy do konfiguracji linii konsolowej. Polecenie to LINE CONSOLE 0. W zależności od tego ile Twój przełącznik posiada linii konsolowych możesz użyć polecenia LINE CONSOLE 01 jeśli takich linii są dwie. Następnie użyjemy polecenia Password i za poleceniem Password wydamy, has, pole, wydamy komendę i wpiszemy hasło, które zabezpieczy dostęp do tej linii. Wpiszmy tym razem Cisco raz, dwa, trzy. Wpisanie i ustawienie hasła w linii konsolowej to jedno, natomiast trzeba jeszcze przełącznikowi jakby wskazać moment, w którym zapyta nas o to hasło, więc tym momentem jest moment logowania. Przejdźmy, wydajmy polecenie exit, exit i wyjdźmy i przejdźmy do trybu konfiguracji linii wirtualnych. Aby skonfigurować linie wirtualne należy użyć polecenia line vty, następnie wybrać linię, którą chcemy skonfigurować. Ponieważ mamy 16 linii dostępnych, chcemy je wszystkie od razu skonfigurować. Więc wydajemy polecenie line vty 0/15. Czyli linię od 0 do 15 konfigurujemy jednocześnie. Podobnie jak poprzednio wpisujemy odpowiednie hasło. Niech to będzie tym razem Cisco 321. I oczywiście również i w tym przypadku wydajemy komendę login. Wychodzimy z trybu, z trybu konfiguracji linii wirtualnych, następnie wyjdźmy z konfiguracji również globalnej i wylogujmy się z naszego przełącznika. W tym momencie zostaliśmy wylogowani z przełącznika. Sprawdzamy nasze zabezpieczenia, naciskamy klawisz Enter. Zauważ, że w tym przypadku nie przeszliśmy od razu do linii, do trybu nieuprzywilejowanego. Musimy użyć, musimy użyć hasła, które ustawiliśmy do dostępu do tej linii. Było to hasło Cisco 123. Dopiero teraz jesteśmy w tym trybie nieuprzywilejowanym. Przechodzimy do trybu uprzywilejowanego. Znowu musimy podać hasło. Było to tym razem Cisco. I dopiero po wykonaniu tych dwóch czynności normalnie logujemy się do naszego je, przełącznika. W poprzedniej lekcji zabezpieczyłeś dostęp do przełącznika za pomocą linii konsolowej, linii wirtualnych oraz ustawiłeś hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego. W tej lekcji zaczniemy od wyświetlenia konfiguracji, aby sprawdzić, w którym miejscu konfiguracji i pliku konfiguracyjnego znajdują się ustawione przez Ciebie parametry. Wydajemy polecenie show running config. Naciskamy klawisz enter. I spójrzmy na okno konsoli. Zauważ, że hasło Enable Secret zostało ustawione. Jest to hasło typu 5, oznaczające, że zawartość tego hasła w konfiguracji została zabezpieczona specjalnym algorytmem MD5. Nie jest możliwe odszyfrowanie na tym etapie tego hasła. Przejdźmy dalej do konfiguracji. Zjedźmy na sam dół aby sprawdzić jak wygląda konfiguracja naszych linii. Zauważ, pierwsza to linia konsolowa 0. Ustawione jest tu hasło Cisco123. Następnie linie od 0 do 4 i linie od 5 do 15 posiadają również ustawione hasło dostępu. Nietypowe w tej konfiguracji jest to, że hasła są pisane tekstem jawnym w konfiguracji. No, może to być bardzo niebezpieczne, jeśli ktoś niepowołany zajrzy ci przez ramię, będzie mógł takie hasła bez żadnego problemu odczytać. Spróbujemy temu zaradzić. Przejdźmy do konfiguracji globalnej naszego urządzenia poleceniem konft. Następnie, w trybie konfiguracji globalnej, wydaj komendę service password encryption. Naciskamy klawisz Enter i spróbujmy powrócić jeszcze do konfiguracji bieżącej naszego urządzenia. Tym razem wydajemy polecenie Do Show Running, aby nie wychodzić z trybu konfiguracji globalnej naszego urządzenia. Konfiguracja zostaje wyświetlona. My przechodzimy na sam Dół, podobnie jak poprzednio. I sprawdzimy, jak teraz wygląda zabezpieczenie naszej konfiguracji. Co widzisz na ekranie? Na ekranie widać, podobnie jak poprzednio, zabezpieczoną linię konsolową, tym razem jednak zabezpieczenie poziomu siódmego. I oczywiście odczytanie samego hasła nie jest już takie proste, nie można tego hasła podejrzeć przez ramię. Chciałbym jednak zwrócić w tym miejscu Twoją uwagę, ponieważ hasło w konfiguracji jest. Zaszyfrowane, zabezpieczone. Natomiast wykorzystywany tu algorytm 7 jest bardzo słabym algorytmem. I zaraz pokażę Ci, jak w łatwy sposób takie hasło poziomu siódmego rozszyfrować. Zaznaczmy sobie jeszcze raz to hasło, aby zapisało się nam w buforze. Następnie przejdźmy do przeglądarki internetowej i w wyszukiwarce wpiszmy hasło Cisco password na przykład krak Przejdźmy do pierwszej strony od góry. Strona służy właśnie do krakowania haseł Cisco poziomu 7. Przed chwileczką skopiowaliśmy nasze hasło do bufora. Teraz to hasło kombinacją klawiszy Ctrl V wklejmy do pola type 7 password. Następnie kliknij przycisk crack password. Jak widzisz, skrakowanie hasła trwało niecałą sekundę i od razu pojawiło się tekstem jawnym. Jak więc widzisz, zabezpieczenie hasła w ten sposób nie jest idealnym zabezpieczeniem, przy czym jednak może utrudnić nieco odczytanie tego hasła przez ramię. Przy czym pamiętaj o tym, żeby nigdy nie wysyłać konfiguracji swojego urządzenia jakimś niepowołanym osobom, a jeśli musisz już tego dokonać, wówczas staraj się te parametry z konfiguracji z pliku tekstowego usunąć. Pokażę Ci w tej lekcji, jak ustawić baner informacyjny. Baner informacyjny jest rodzajem komunikatu, który pojawi się na konsoli w momencie, kiedy ktoś podłączy się do urządzenia, ale jeszcze nie wpiszę hasła dostępu. Spróbujmy taki banner sobie ustawić. Przejdźmy do trybu konfiguracji globalnej poleceniem CONT, następnie wpisz polecenie banner MOTD. MOTD jest to skrót Message of the Day służący właśnie do konfiguracji takiego komunikatu. Aby rozpocząć wpisywanie komunikatu, Ustaw dowolny znak specjalny, następnie podaj treść takiego baneru. Na przykład wpiszmy: Uwaga, to jest przełącznik. Aby zakończyć wpisywanie komunikatu, ponownie musisz zamknąć tym samym znakiem specjalnym, którym rozpocząłeś wpisywanie. Po naciśnięciu klawisza Enter taki baner informacyjny zostanie utworzony. Spróbujmy teraz wylogować się z naszego urządzenia, aby sprawdzić w jaki sposób działa. Urządze z urządzenia jesteśmy wylogowani. Naciskamy Enter, aby się do niego dostać. Zauważ, zanim podanie podasz hasło chroniące konsolę, taki baner informacyjny został wyświetlony na ekranie. Przejdźmy do konfiguracji urządzenia jeszcze na chwilkę. Wpiszmy hasło Cisco raz, które poprzednio ustawiliśmy. Tryb uprzywilejowany, Cisco. I jeszcze raz przejdźmy do konfiguracji globalnej urządzenia. Ponownie spróbujmy wydać polecenie: banner, MOTD. Rozpoczynamy wpisywanie znaków, i tym razem wpiszmy. Uwaga, to jest urządzenie. I wpiszmy dodatkowy parametr, który wyświetli automatycznie nazwę urządzenia. Dolar. Otwórzmy nawias i wpiszmy komendę hostname. Następnie zamknijmy nawias. I oczywiście zakończmy wpisywanie informacji do banera tym samym znakiem. Który rozpoczynał to wpisywanie. Jeszcze raz wyjdźmy z trybu i konfiguracji naszego urządzenia i ponownie sprawdźmy, co się wydarzy. Zauważ, że tym razem po wpisaniu, po ponownym zalogowaniu się do urządzenia, widać komunikat, to jest urządzenie, natomiast automatycznie została dodana jego nazwa. Jest to w pewien sposób ułatwienie dla kogoś, kto loguje się do danego urządzenia. Dzięki temu nie musi podawać hasła, aby sprawdzić, na jakim urządzeniu dokładnie się znajduje. Dokonałeś już wielu czynności konfiguracyjnych Twojego urządzenia. Cała konfiguracja jest zapisana aktualnie w pamięci RAM Twojego urządzenia. W przypadku jego restartu, no niestety, cała konfiguracja przepadnie. W związku z tym, aby zabezpieczyć się przed tego typu wpadką, należy przekopiować konfigurację z pamięci RAM do pamięci NVRAM urządzenia. Pamięć NVRAM jest miejscem, jest pamięcią trwałą, w której urządzenie może przechowywać plik konfiguracyjny. Taki plik konfiguracyjny ładowany jest do pamięci RAM w procesie restartowania urządzenia, a właściwie w procesie jego butowania. Przejdźmy do konsoli i spróbujmy sobie wyświetlić zawartość pamięci, pa, pamięci nVRAM poleceniem show Startup Config. Naciskamy klawisz Enter. Na ekranie widzisz, pojawiła się informacja Startup Config is not present. Informacja ta pokazuje się w przypadku, kiedy w konfiguracji startowej no nie ma żadnych ustawień, kiedy plik konfiguracyjny nie został jeszcze utworzony na danym urządzeniu. Spróbujmy taki plik konfiguracyjny utworzyć, aby skopiować konfigurację bieżącą, czyli to co znajduje się w ramie, do konfiguracji startowej, czyli do konfiguracji NVRAM. Wydajemy polecenie copy, następnie running-config i startup-config. Czyli copy running-config startup-config. To polecenie służy do skopiowania konfiguracji bieżącej do konfiguracji startowej. Naciskamy klawisz Enter. System zapyta Cię, jaką nazwę nadać dla, dla pliku konfiguracyjnego. Ta nazwa, która podana jest aktualnie w nawiasie, jest domyślną nazwą dla pliku. Naciskamy Enter. I po chwili widzimy komunikat OK. Ten komunikat oznacza, że konfiguracja została prawidłowo zapisana. Dobrze, na tym etapie spróbujmy wyświetlić ponownie konfigurację naszego urządzenia. Możemy posłużyć się wspomnianymi wcześniej strzałkami. Show Startup Config. Jak widzisz w tym przypadku konfiguracja od razu zostaje wyświetlona. Ctrl C służy do przerwania wyświetlania konfiguracji. Wtedy nie musisz naciskać klawisza spacji, tylko możesz jedną kombinacją klawiszy przerwać wyświetlanie. Sprawdźmy jeszcze raz działanie pliku konfiguracyjnego. Zauważ, że w pliku konfiguracyjnym nazwa, w pliku konfiguracji startowej, nazwa urządzenia to test. Spróbujmy teraz zmienić jeszcze raz nazwę urządzenia. Poleceniem conf T przechodzimy do trybu konfiguracji globalnej i poleceniem hostname zmieńmy nazwę urządzenia na na ADA. Co się w tym przypadku dzieje? W tym przypadku nazwa urządzenia to Ada. Te ustawienie, to ustawienie jest zapisane w konfiguracji bieżącej urządzenia, czyli w konfiguracji RAM. Wyświetlmy sobie natomiast konfigurację startową show startup config. Zauważ, że w konfiguracji startowej hostname dalej widnieje jako test. Natomiast po wydaniu polecenia show running config, czyli konfiguracji bieżącej, Hostname ustawiony jest już jako Adam. W ten sposób, w przypadku, kiedy teraz nastąpiłby restart urządzenia, do konfiguracji bieżącej zostanie załadowana informacja z pliku startowego. Czyli po restarcie nazwą urządzenia nie będzie Adam, tylko nazwą urządzenia będzie ponownie test. Jak dokonać restartu urządzenia? Należy wpisać komendę: Reload. Następnie system, jeśli nastąpiły jakieś zmiany w systemie, zapyta się, czy przed restartem takich zmian chcesz dokonać. Czyli jednym słowem, mówiąc, czy przed restartem chcesz zapisać to, co znajduje się w pamięci RAM do pamięci NVRAM. Nie zapisujmy tych danych. Wciskamy No. I oczywiście klawiszem Enter potwierdzamy wykonanie restartu. Po naciśnięciu klawisza Enter przełącznik rozpocznie procedurę butowania, która może potrwać w zależności od modelu przełącznika do kilkunastu sekund bądź maksymalnie jednej, dwóch minut. Oczywiście po zakończeniu restartu urządzenia, jak widzisz na ekranie, został załadowany plik z konfiguracji startowej. I jak wspomniałem wcześniej, nazwą urządzenia jest. Tym razem test. W tej lekcji dowiesz się, jak podłączyć stację komputerową do przełącznika oraz jak nadać przełącznikowi adres IP, tak aby widoczny był z sieci. W pierwszej kolejności spróbujemy podłączyć przełącznik do sieci komputerowej. Aby to uczynić, należy przewód RJ45 z Twojej sieci bądź z komputera, który chcesz podłączyć do przełącznika, po prostu wetknąć do dowolnego interfejsu sieciowego. Ja to zrobię. Teraz i popatrzmy co się wydarzy na konsoli. Zauważ, że na konsoli pojawiły się komunikaty. Te komunikaty informacyjne informują nas do jakiego interfejsu została podłączona stacja komputerowa lub do jakiego interfejsu przełącznika został po prostu wpięty aktywny kabel sieciowy. W naszym przypadku do interfejsu faz Ethernet 1017. Czyli nasz przełącznik jest już wpięty do sieci komputerowej, do zasobów sieci komputerowej. Zauważ również, że w przypadku wpięcia aktywnego linku do naszego przełącznika, zmienił się status naszego interfejsu na app. Oznacza to, że interfejs jest gotowy do użycia i może normalnie przesyłać wszelkiego rodzaju informacje. To, co się jeszcze wydarzyło na konsoli, to drugi rodzaj komunikatu. O interfejsie, który się nazywa VLAN1. On również zmienił status na app. Co to jest interfejs VLAN1? To jest właśnie interfejs, do którego musisz przypisać adres IP, aby przełącznik mógł odpowiadać na różnego rodzaju komunikaty oraz by stał się pełnoprawnym członkiem Twojej sieci komputerowej. W przypadku wykorzystania przełączników warstwy drugiej. Nie jest możliwe nadanie dla każdego interfejsu adresu IP. Taki interfejs IP przypisuje się do wirtualnego interfejsu, który właśnie nazywa się interfejsem VLAN. Aby wyjaśnić Ci to, w jaki sposób ten interfejs funkcjonuje, wydajmy sobie na przełączniku komendę show VLAN. Komenda show VLAN służy do wyświetlenia informacji na temat. Sieci wirtualnych na przełączniku. Zauważ, że na tym przełączniku jest Wilan z numerem 1. Jest to domyślny VLAN. W momencie, kiedy taki przełącznik Cisco zakupujesz, wszystkie jego interfejsy, czyli te wszystkie jego interfejsy fizyczne, znajdują się w tak zwanym Wilanie domyślnym, Wilanie numer 1. Czyli reprezentantem wszystkich interfejsów. Znajdujących się w Wilanie numer 1 jest interfejs VLAN 1. W momencie, kiedy przypiszesz adres IP do interfejsu VLAN 1, wówczas wszystkie stacje robocze, które wpięte są do tych fizycznych interfejsów należących do Wilanu numer 1, będą mogły komunikować się z tym właśnie nadanym adresem IP. Oczywiście możesz tworzyć dowolną Liczbę sieci VLAN. Będziemy jeszcze o tym problemie i aspekcie mówić. Natomiast na tym przełączniku, jak widać, jest również wilan z numerem 10. Utworzyłem również wilan z numerem 20. Natomiast do tych wilanów nie jest przypisany żaden fizyczny interfejs. W związku z tym, wilany te są po prostu nieaktywne. Do sprawy wilanów wrócimy. Teraz przypiszmy adres IP. Dla naszego Switcha właściwie do interfejsu wirtualnego reprezentanta wszystkich tych fizycznych interfejsów. Przejdźmy do konfiguracji globalnej poleceniem ConfT. Następnie przejdźmy do konfiguracji interfejsu VLAN 1 poleceniem Interfejs VLAN 1. Jesteśmy w trybie konfiguracji Interfejsu VLAN 1. Aby nadać mu adres IP, wydaj polecenie IP adres, następnie przypisz odpowiedni adres IP. W naszym przypadku użyjmy adresu 192.168.100.150. Tu pojawiły się jakieś błędne komunikaty, które nie należą do tej konfiguracji. Może jeszcze raz wydajmy polecenie IP adres. 192.168.100.150 za adresem IP w konfiguracji urządzenia interfejsu należy podać maskę sieci 255.255.255.0. Po nadaniu takiego adresu IP nasz interfejs VLAN 1 posiada już swój własny adres IP. W tym momencie, jeśli przełącznik jest podłączony już do sieci, Możemy spróbować na taki przełącznik wydać polecenie Ping. Tak więc uruchom pole uruchamianie i w polu otwórz wpisz CMD, aby wyświetlić linię komend swojej stacji roboczej. Moja stacja robocza jest wpięta do tej samej sieci, do której wpięty jest przełącznik, dlatego bez problemu stacja powinna z przełącznikiem się komunikować. Piszmy polecenie ping, następnie 192, 168, 100, 150, Enter i zobaczmy, co się w tym przypadku wydarzy. Oczywiście pierwszy ping wypada, ponieważ jest to związane z działaniem protokołu ARP, o którym już miałeś okazję posłuchać. Natomiast pozostałe odpowiedzi, jak widzisz, działają, czyli nasz przełącznik odpowiada. W poprzedniej lekcji podłączyłeś przełącznik do rzeczywistej sieci komputerowej. Sprawdźmy, czy przełącznik komunikuje się ze stacją roboczą. Wydajmy polecenie ping na adres 192.168.1.100.107. Jak widzisz, bez żadnych problemów przełącznik komunikuje się ze stacją roboczą, która również do tej sieci lokalnej jest podłączona ponieważ podłączony do sieci lokalnej przełącznik powinien również móc komunikować się z siecią zewnętrzną, dlatego spróbujmy wydać polecenie ping na adres publiczny 4.2.2.2. Spójrzmy jaki będzie wynik wydania takiego polecenia ping. Jak widać, pierwszy ping już nie działa, drugi również. Zapewniam cię, że komunikacja tego przełącznika z siecią internet będzie niemożliwa. Dzieje się tak, ponieważ przełącznik, aby móc komunikować się z siecią zewnętrzną, podobnie jak stacja komputerowa, również po potrzebuje adresu domyślnej bramy. Stąd więc takie ustawienie Default Gatewaya musimy na naszym przełączniku wprowadzić. Aby tego dokonać, przejdź do konfiguracji globalnej przełącznika, następnie wydaj polecenie IP Default Gateway. Za poleceniem IP Default Gateway podaj adres domyślnej bramy. W moim przypadku jest to 192.168.100.1. Po podaniu domyślnej bramy spróbujemy jeszcze raz wykonać polecenie ping na zewnętrzny adres IP. Aby nie opuszczać trybu konfiguracji globalnej, wydajmy polecenie du, następnie ping 4.2.2.2. Jak widzisz, tym razem PING przebiega już prawidłowo i przełącznik może komunikować się z siecią zewnętrzną. Pamiętaj o, o tym, aby w przypadku, kiedy Twój przełącznik ma mieć dostęp do sieci zewnętrznej, takie właśnie ustawienie domyślnej bramy przeprowadzić. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby przełącznikowi umożliwić komunikację do sieci internet ale chodzi przede wszystkim o to, aby przełącznik miał dostęp do wszystkich podsieci, które znajdują się w Twojej sieci wewnętrznej. Podobnie jak stacja robocza, również przełącznik gromadzi w swojej tablicy ARP wszelkie wpisy związane z komunikacją w sieci Ethernet. Aby wyświetlić tablicę ARP na przełączniku, wydajmy polecenie Show ARP. Zauważ, że w naszej tablicy ARP znajdują się trzy wpisy. Pierwszy wpis dotyczący adresu IP 192.168.101, obok znajduje się odwzorowany adres MAC. Wpis ten zapewne pochodzi z wcześniejszej komunikacji, która odbywała się jak pamiętasz na adres internetowy publiczny. Drugi wpis 192.168.100.107 pochodzi z komunikacji ping, którą wykonywaliśmy do naszej stacji roboczej oraz ze stacji roboczej 192.168.100.107. Ostatni wpis dotyczy lokalnego adresu IP interfejsu VLAN 1 przełącznika. Spróbujmy w tym kroku taką tablicę ARP wyczyścić. Wykorzystujemy do tego polecenie clear arp po wyczyszczeniu tablicy ARP przełącznika spróbujmy jeszcze raz ją sobie wyświetlić poleceniem show arp. I w tym momencie widzisz, że nasz przełącznik posiada już czystą tablicę ARP. Jeszcze raz wydajmy polecenie ping na adres 4.2.2.2. Po chwili widać, że ping dalej działa. Ponownie wyświetlmy tablicę ARP. Jak widzisz, pojawił się w tablicy ARP nowy wpis, jest to wpis Default Gateway'a. I tak jak poprzednio, taki wpis podczas kolejnych komunikacji do domyślnej bramy lub gdzieś na zewnątrz, zostanie już wykorzystany. A więc wszystko gotowe. Przełącznik wpięty do sieci komputerowej zabezpieczony hasłami wpisane domyślne ustawienia bramy, jak również. Wszelkie inne ustawienia związane z podstawową konfiguracją przełącznika. Możemy teraz spróbować zalogować się do przełącznika za pomocą lokalnego komputera podpiętego do sieci. Uruchamy, uruchamiamy nową instancję programu PUTI i tym razem wpiszmy adres IP naszego przełącznika wpiętego już do sieci komputerowej 192.168.100. 150 to jest adres IP naszego przełącznika. Wybierzmy na razie protokół telnet, ponieważ używając tego protokołu chcemy do naszego przełącznika się zalogować. Klikamy przycisk Open. Odczekujemy chwilę i oto widzimy na ekranie konsoli pojawiła, pojawił się Monit z prośbą o podanie hasła dostępu. Pamiętasz, że do linii wirtualnej ustawiliśmy hasło? Było tym hasłem Cisco 123. A może było to Cisco 321? Tak, tym hasłem było Cisco 321. Hasłem do konsoli 0 było hasło Cisco 123. Jesteśmy w trybie nieuprzywilejowanym przełącznika. Przechodzimy do trybu uprzywilejowanego i tu już wpisujemy hasło Cisco. Jak widzisz, jesteśmy w konfiguracji przełącznika, z tym, że tym razem, jak widzisz, wpiąłeś się do przełącznika za pomocą sieci komputerowej. W poprzedniej instancji programu PUTI jesteś zalogowany do przełącznika za pomocą kabla konsolowego. Możemy w tym momencie wypróbować program Superputi do podłączenia się do naszego przełącznika. Przejdźmy więc do folderu, w którym znajduje się pobrany wcześniej przez ciebie program. Uruchom program Superputi. Na ekranie pojawi się okno główne tego programu. Następnie spróbujmy pozamykać. Okna konsoli oraz okno połączenia szeregowego, aby nam nie przeszkadzały. W programie SuperPuty w pierwszej kolejności podłączymy się do naszego przełącznika za pomocą portu szeregowego. W tym polu należy wpisać numer portu COM i po naciśnięciu klawisza Enter zostajemy przeniesieni do konsoli naszego przełącznika. Spróbujmy na, nawiązać jeszcze drugie połączenie za pomocą protokołu telnet. Wpisujemy w tym polu host adres IP 192.168.100.150 Następnie naciskamy przycisk zielonego kółeczka, aby połączyć się z naszym przełącznikiem. Oczywiście podajemy hasło dostępu przez y, protokół telnet, Pamiętajmy tym razem, że było to Cisco 3.2.1 i oczywiście zostaliśmy również podłączeni do przełącznika. Tak jak wspominałem Ci wcześniej, każda zakładka reprezentuje inne urządzenie i gdybyś tych urządzeń posiadał tu wiele, każde następne otwarłoby nową zakładkę. Jest to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy zalogowani do, tego, do takiego przełącznika, spróbujmy zalogować się do. Trybu konfiguracji globalnej Cisco. Mamy aktywne dwie sesje w trybie uprzywilejowanym. Możemy do wszystkich urządzeń jednocześnie wysłać tę samą komendę. Na przykład showClock. Jak widzisz, komenda została wysłana do urządzenia 150. ShowClock. Pojawił się wynik. Następnie ta sama komenda została wysłana również do drugiej zakładki, do tego samego urządzenia. Przy czym, gdyby tu były inne urządzenia, każde otrzymałoby to samo polecenie. Jest to bardzo duże ułatwienie w momencie, kiedy musisz wiele urządzeń w ten sposób, w ten sam sposób skonfigurować. W tej lekcji spróbujemy usunąć ustawienia naszego przełącznika czyli wymazać jego pełną konfigurację. Możesz to zrobić, używając do tego celu dwóch kroków. W pierwszym kroku spróbujmy usunąć konfigurację poprzez fizyczne usunięcie pliku konfiguracyjnego z pamięci flash routera. Natomiast w drugim kroku spróbujemy użyć polecenia, które usuwa automatycznie taką konfigurację startową. W pierwszej kolejności połączmy się do urządzenia poprzez interfejs szeregowy, tak aby nie było żadnych problemów z komunikacją po usunięciu konfiguracji przełącznika. Jesteśmy w konfiguracji w trybie uprzywilejowanym przełącznika. W pierwszej kolejności spróbujmy usunąć plik konfiguracyjny bezpośrednio z pamięci flash. W pierwszej kolejności wyświetlmy to, co znajduje się aktualnie w pamięci flash. Możemy to uczynić poleceniem show flash dwukropek. Zauważ, że w pamięci flash znajdują się, znajduje się plik konfiguracyjny. Jest to plik config.txt W tym pliku znajdują się wszelkie informacje konfiguracyjne przełącznika. Jest tam również plik, który się nazywa wilan.dat Z kolei w tym pliku znajdują się informacje dotyczące sieci VLAN Pamiętasz zapewne, jak pokazywałem Ci, że na tym przełączniku jest skonfigurowana sieć VLAN z numerem 20 oraz VLAN z numerem 30. Aby również i te ustawienia wymazać, należy usunąć właśnie ten plik z konfiguracji przełącznika. Aby usunąć plik z konfiguracją, należy posłużyć się poleceniem DELETE, następnie wybrać pamięć FLASH, dwukropek, Flash dwukropek i wpisać po dwukropku nazwę pliku do usunięcia. W naszym przypadku jest to config.txt. Po naciśnięciu klawisza Enter system zapyta, czy aby na pewno chcesz usunąć taki plik. Potwierdzamy klawiszem Enter. Potwierdzamy drugi raz i plik został usunięty z konfiguracji. Sprawdźmy ponownie. Poleceniem Show Flash. Czy plik został usunięty, jak widzisz, takiego pliku konfiguracyjnego już nie ma. Tak jak tłumaczyłem wcześniej, spróbujmy usunąć również z pamięci przełącznika plik, który nazywa się VLAN. DAT. W tym celu wykonujemy podobne czynności. Wpisujemy polecenie Delete, następnie flash, dwukropek i podajemy nazwę. Pliku. Tym razem jest to VLAN DAT. Oczywiście potwierdzamy dwukrotnie. Wydajemy ponownie polecenie show flash i sprawdzamy, że plików już w pamięci flash naszego przełącznika nie ma. Po wykonaniu restartu takiego urządzenia, przełącznik wystartuje z domyślnymi ustawieniami, czyli tak jakby dopiero został zainstalowany prosto. Z fabryki, czyli dany przełącznik nie posiada już konfiguracji. Po usunięciu wszelkiej konfiguracji startowej przełącznika spróbujmy wyświetlić tą konfigurację. Show Startup Config. Jak widzisz, konfiguracja startowa nie jest dostępna. Nie jest dostępna, ponieważ przed chwilką ją usunąłeś. To był pierwszy sposób pozbywania się. Zbędnej konfiguracji i pliku startowego przełącznika. Drugi sposób, znacznie prostszy, polega na użyciu polecenia erase. Wygenerujmy jeszcze raz plik konfiguracji startowej poprzez wydanie polecenia WR. Jest to to samo co Write, czyli kopiowanie konfiguracji bieżącej do konfiguracji startowej. Sprawdźmy sobie Show Startup. Konfiguracja startowa jest już dostępna. Nie chcemy jej przeglądać. Naciskamy kombinację Ctrl-C i usuwamy konfigurację startową poleceniem. Tym razem polecenie erase. Polecenie erase: Startup config. Ponownie zostajemy zapytani, czy chcemy się na pewno pozbyć pliku konfiguracyjnego. Klikamy tak. I widzimy, że. Erase został wykonany prawidłowo. W tym momencie przełącznik nie posiada już konfiguracji startowej i możemy poleceniem reload taki przełącznik zrestartować po to, aby mógł wystartować z całą nową czystą konfiguracją. Oczywiście w przypadku wykorzystania polecenia erase należy ręcznie usunąć plik VLAN dat jeśli na przełączniku posiadamy jakiekolwiek ustawienia związane z sieciami WLAN, przed tobą sytuacja tragiczna. Zapomniałeś hasła do trybu uprzywilejowanego przełącznika. Co więc w takim przypadku możesz zrobić, jeśli nie chcesz stracić całej konfiguracji przełącznika? W każdym rodzaju i modelu przełącznika istnieje możliwość taka, aby uruchomić przełącznik. Z pominięciem pliku konfiguracyjnego. I my właśnie wykorzystamy taką procedurę i taką możliwość podczas odzyskiwania hasła z przełącznika 3750. Przypominam, że dla każdego rodzaju przełącznika taka procedura może być różna, dlatego zanim podejmiesz wszelkie próby odzyskiwania hasła, powinieneś przejść na stronę cisco.com i tam wpisując hasło, password recovery. Powinieneś dowiedzieć się, jaka procedura występuje w Twoim urządzeniu. Spróbujmy zatem zmienić hasło do trybu uprzywilejowanego w taki sposób, aby nie stracić konfiguracji przełącznika. W przypadku urządzenia, które posiadam, muszę w pierwszej kolejności zrestartować urządzenie, czyli uruchomić je po prostu ponownie, a następnie. Moim zadaniem jest przytrzymanie klawisza mode, który się znajduje na obudowie takiego przełącznika i w momencie restartu taka konfiguracja powinna zostać ominięta. Tak, dlatego teraz wyłączę mój przełącznik na chwilę. Następnie uruchomię go ponownie, przytrzymując właśnie klawisz mode. Zobaczymy na ekranie co się wydarzy podczas restartu takiego urządzenia. Po restarcie urządzenia Przeszedłem do trybu, do specjalnego trybu konfiguracji. W tym trybie i na tym modelu przełącznika należy wydać polecenie flash init. Następnie po zainicjalizowaniu pamięci flash, może to potrwać kilka sekund, należy wydać polecenie load. Helper. Następnie wyświetlamy zawartość pamięci flash, takiego przełącznika. Zauważ, że w pamięci flash znajduje się plik konfiguracyjny. Jest to plik z konfiguracją startową, jak już wiesz z poprzedniej lekcji. Ten plik zawiera właśnie hasło do mojego trybu uprzywilejowanego. Moim zadaniem jest teraz zmienić nazwę tego pliku. Zrobię to poleceniem. Rename, następnie flash, dwukropek, config.txt. Zmieniam nazwę na jakąś dowolną nazwę, na przykład config.old. Kiedy nazwa została zmieniona, restartuję urządzenie sieciowe. Potrwa to kilka sekund, dlatego teraz zatrzymam wideo i powrócimy do dalszej konfiguracji po jego restarcie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, kiedy pojawi się komunikat o autoinstalacji naszego przełącznika, wpisujemy No. Następnie musimy przejść do trybu uprzywilejowanego. Zauważ, że oto wspaniałym sposobem nie jest wymagane hasło do tego trybu, ponieważ ominęliśmy konfigurację przełącznika. Wydajemy polecenie copyflash flash dwukropek config.old, czyli teraz starą konfigurację, którą wcześniej nazwaliśmy jako config old przekopywujemy do pliku config.text Oczywiście akceptujemy zmiany Nasz przełącznik posiada już plik ze startową konfiguracją. W tym momencie możemy śmiało zapisać konfigurację, ale spróbujmy jeszcze skopiować zawartość pamięci flash do pliku z konfiguracją globalną, wydając polecenie: System Running Config. Tym sposobem nie tylko zapisaliśmy plik konfigurac z konfiguracją startową plik z konfiguracją do konfiguracji startowej, ale również w ten sposób zapisaliśmy plik z konfiguracją bieżąco plik z konfiguracją startową do konfiguracji bieżącej. Zauważ, że znak zachęty tutaj się zmienił. Aktualnie wróciliśmy do naszej poprzedniej konfiguracji i oczywiście. Teraz bardzo ważny krok, w którym, o którym nie możemy zapomnieć. Mianowicie musimy przejść do trybu konfiguracji globalnej i oczywiście zmienić hasło Enable Secret na jakieś nowe, ponieważ nie jesteśmy w stanie odgadnąć tego hasła, więc wymyślamy nowe hasło, zapisujemy hasło. Możemy również skopiować konfigurację Running Config do konfiguracji Startup Config. Kopi. Running config, startup config, i tym oto sposobem po zestartowaniu urządzenia już bez problemu otrzymamy do niego dostęp. Pamiętaj również, że aby przejść przez ten sposób konfiguracji, musisz posiadać fizyczny dostęp do urządzenia. Nie można tego zrobić zdalnie na urządzeniu. Musisz do urządzenia podpiąć się przez kabel konsolowy, i w ten właśnie sposób całą konfigurację możesz obejść. Jeśli nie zależy Ci na konfiguracji przełącznika i chciałbyś od razu usunąć jego konfigurację, wystarczy, że na przednim panelu Twojego urządzenia przytrzymasz klawisz Mode. Oczywiście taki klawisz musi być dostępny, a jest dostępny w zależności od modelu przełącznika. Na przełączniku 3750, taki przycisk Mode jest dostępny. Wystarczy na około 15 sekund taki przycisk przytrzymać, aby całkowicie wymazać konfigurację danego urządzenia. Przed chwileczką nacisnąłem, nacisnąłem przycisk Mode i jak widzisz, na ekranie pojawił się komunikat, który informuje o tym, że proces inicjalizacji się rozpoczął. Nastąpi przeładowanie przełącznika i wymazanie wszelkiej konfiguracji. Spróbujemy odczekać kilka sekund i po zakończeniu procesu butowania przełącznika, jeszcze raz powrócimy do konfiguracji. Proces restartu urządzenia powoli się kończy. Jak widzisz na ekranie konsoli, przełącznik nie posiada już nazwy test, tylko switch. Jest to konfiguracja. Zupełnie startowa, przejdźmy do trybu uprzywilejowanego. Jak widzisz, również ten tryb uprzywilejowany nie wymaga podania hasła, stąd wiadomo, że konfiguracja została w pełni wyczyszczona. W jaki sposób jednak sprawić, aby jeden przycisk nie był w stanie wymazać konfiguracji całego urządzenia? Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś przychodzi do pomieszczenia, w którym znajduje, znajdują się przełączniki, następnie otwiera szafę i Naciska przycisk na przednim panelu, przytrzymuje go 15 sekund i w ten sposób tracisz konfigurację na wszystkich urządzeniach, które znajdują się w Twojej sieci. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego powinieneś również wiedzieć, jak przed takim czymś się bronić. Przejdź do trybu konfiguracji globalnej przełącznika, na którym chcesz wyłączyć przycisk na przednim panelu, następnie wydaj polecenie No. Setup Express. Po wydaniu tego polecenia przełącznik na przednim panelu podczas naciśnięcia nie przejawi żadnych działań. Spróbujmy teraz nacisnąć ten przycisk i ponownie, podobnie jak poprzednio, przytrzymajmy go kilka sekund. Zobaczymy, co się wydarzy. Po odczekaniu kilkunastu sekund, jak widzisz, na ekranie nie pojawił się żaden komunikat, nic złego z konfiguracją naszego przełącznika się nie stało. W tym momencie cała procedura nie uruchomiła się.